Szanowna Pani Komisarz, Szanowny Panie Przewodniczący, Koleżanki i Koledzy. Fala renowacji to jedna z wielu, ważna, ale jedna z wielu szans na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią. To szansa na tysiące nowych miejsc pracy, zresztą o tym Pani Komisarz mówiła, poprawę komfortu życia mieszkańców, a także walkę z ubóstwem energetycznym. Podstawowym jednak warunkiem wykorzystania tej szansy jest skuteczna absorpcja środków oraz pomoc doradcza dla mieszkańców. Chciałbym podkreślić tutaj, że w wielu europejskich regionach fala renowacji już ruszyła. W województwie małopolskim wymieniamy przestarzałe piece, promujemy odnawialne źródła energii i usprawniamy systemy kontroli. Mieszkańcom oferujemy dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania, instalacji odnawialnych źródeł energii i termomodernizacji budynków, o którym też mówił Pan Przewodniczący. Specjalne programy wsparcia utworzyliśmy z myślą o osobach zagrożonych ubóstwem energetycznym. W latach 2013-2019 na obszarze Małopolski zlikwidowaliśmy prawie 60 tysięcy kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. Dzięki temu średnie stężenie pyłu P10, PM10 spadło w regionie o 30%, a w stolicy regionu w Krakowie o 40%. Te dane pokazują, jak wielkiej zmiany można dokonać w stosunkowo krótkim okresie. Ambitny plan Komisji w zakresie fali renowacji pozwoli europejskim samorządom przyspieszyć działania, które już realizują. Aby założenia unijnego programu mogły być jednak w pełni zrealizowane, należy pomagać mieszkańcom w ich zrozumieniu. Być może warto rozważyć pomysł, by w każdej europejskiej gminie funkcjonował ekodoradca, który udzielałby wsparcia w zakresie możliwości korzystania z istniejących środków finansowych. Taki pomysł wdrażamy w Małopolsce w ramach realizowanego w naszym regionie unijnego projektu LIFE. Już w 62 gminach zostały utworzone stanowiska ekodoradców. To jest w 30% wszystkich naszych gmin w naszym regionie. Wkrótce rozpoczną działalność także ekodoradcy dla klimatu w małopolskich powiatach. Będzie to możliwe dzięki realizacji drugiego zintegrowanego projektu LIFE, na który Małopolska pozyskała finansowanie z Unii Europejskiej. Ekodoradcy rozdali tysiące materiałów informacyjno-edukacyjnych i udzielili tysiące porad. Bez nich nasz sukces nie byłby możliwy. Bardzo cenimy sobie to wsparcie i zachęcamy wszystkie regiony do rozwijania sieci ekodoradców, a Komisję Europejską do kontynuowania wsparcia w tym zakresie. Bardzo dziękuję i przepraszam za przekroczenie czasu.